Dzień dobry Państwu. Nazywam się Roman Kapitaniak. Przyjechałem do Państwa z pięknej miejscowości o nazwie Lubin. Podoba mi się ta miejscowość z Bęchy, bo coś mi się mocno wydaje, że ja tu chyba kiedyś mieszkałem. To był oczywiście krótki żarcik, natomiast tutaj się wychowałem, tu urodziłem. 5 lat tułaczki po świecie w Manieczkach, troszkę mnie nauczyło, coś niecoś. Chcę po prostu Państwu za ten trud, jakie są żniwa, i podziękować i troszeczkę rozweselić Państwa. Będzie taki krótki pokaz. Zaraz będą rekwizyty pieczenia chlebka, wyrobianie ciasta metodą tradycyjną, tak jak to było kiedyś, nie tak jak jest teraz. Są piekarnie przemysłowe, wiecie, co tam nawalą wszystkiego. Ja tej tajemnicy nie zdradzę, proszę Państwa. Aczkolwiek chyba, że mnie o to poprosicie, to ja może teraz zejdę i za chwileczkę tutaj sobie troszeczkę przy tym stole powywijamy. Taki może żarcik na początek, żeby rozweselić towarzystwo. A mianowicie, jedzie dwóch gospodarzy furmanką i pada jeden do drugiego, mówi: słuchaj no, ja nasadziłem wczoraj gęś na kacze jaja. Za jakiś czas indyczki mu się wylęgły. No dobra, nie jadą dalej. Słuchaj, no dzisiejsza ta chemia, może te ziorka trochę z kożurem, może gdzieś tam coś i nie. Jadą dalej, mówi: wiesz co, ja ci kiedyś też kurze jaja wsadziłem pod perliczkę i się wylęgły. Piernik wie, jak to nazwać, ale jakieś takie zmutowane pieruństwo, zero odleciało. Co jest grane, to do tej tere mi się przypomniało. Mi kiedyś usiadła mucha na jaja i mi się mędy wylęgły. Bardzo dziękuję. No to taki żarcik zachęcić, brawami. Na począteczek ja zademonstruję takiego pewnego. On tak będzie mówił. No dzisiaj, drodzy Państwo, przywiozłem ten przepis ze wspaniałej Dolnej Saksonii. Tutaj mamy najwspanialszą mąkę, drodzy Państwo. Tudzież z tego pobliskiego młyna w Krzywiniu. Najwspanialszy przemiał, drodzy Państwo. Ciasto niesamowicie się z tej mąki ugniata. Drodzy Państwo, coś niesamowitego. Dobrze, to tyle. Teraz przejdziemy, bo mamy jedną część. Ja się już przygotowałem trochę, poszłem na łatwiznę. Pani Ania mi pomogła dusić, kulać. Pani Ania, czy to prawda? Pani Ania zaprzecza. Zaprzecza. Bęben mieszający jest uruchomiony. To się mówił i oto leci kabarecik. Już ciasteczko, buchen, ciachen. Po poznańsku młodzie, to wszyscy wiedzą, drożdże to po poznańsku młodzie lub ruchacze. Ciasto się musi wyruchać. Normalna sprawa, tak? Bo inaczej nie będzie chlebka. Ja podpowiem wszystkim, że na końcu będzie konsumpcja tego. Piecyk mamy już włączony. Ceglasty. Drodzy Państwo, ten piec ma tradycję wypiekową. On już upiekł tutaj na tej ziemi no przeszło 300 tysięcy mochenków. Wspaniałych, wyrośniętych, proszę Państwa. Ja widzę, niektórzy goście mają na twarzy wypieki. Jakaż ta ręka wprawna, chce się odsunąć. Nie wiem, czy ten stół wytrzymał tego nacisku.
Panie Romanie. Tak, lata praktyki. Kulą se kulą przez 34 lata. Brrr! Piorun! Nieusłuchany. Nieusłuchany. Ale kule wprawne. Tak, tak musi być. Tutaj, drodzy państwo, na mojej szyi taki jest amulecik. Niech pan zaprezentuje. O, jest to sarnia nóżka, drodzy państwo. Wygląda jak od kumy. Bo to była mała sarenka, wie pan. A nie szkoda było takiej małej? Ale ja to dostałem, wie pan, w prezencie, no jak ja nie mogłem skorzystać, no jakby się miało to zwierzę zmarnować, to lepiej, żebym je zjadł. I muszę panu powiedzieć, wspaniała sarninka wyszła. My nie wiemy, trzeba poczęstować, byśmy ocenili, czy była wspaniała, czy nie była wspaniała. O! I o co chodzi z tym wszystkim? Tradycyjny okrągły chlebek, ciasto się musi wyruchać, co prawda, wygarować, trzeba ręczniczkiem przykryć, ale żeby było wesoło, to jest takie nudne, bo kształt chlebka każdy zna. Ale ja zademonstruję, bo dzisiaj wypiek domowy to jest rzeczą naturalną. O, patrzymy, no prezes. Ale ja tak widzę, tak do klepania, to ty masz rynkę dobrą. Prawioną. Ja. Przyznam szczerze, takiego ciasta, takiego chleba, to nie wiem, panie prezesie, nawet w gestach nie pieką. Nie. Drodzy państwo, i teraz taki krótki apel do żon, które niestety, no, w tym trudzie swym codziennym i mąż przychodzi, że tak powiem, z obory, gdzie karmił bydło, a tu od razu żona wyskakuje i... Chłopie kochany, zobacz, jak ja ci chlebek dzisiaj ładny upiekła. O, z takimi dzyndzelkami, nie? Zobaczcie państwo, tak mu się udało. I wtedy, no, taki uśmiech na jego twarzy zagości, że normalnie jak to będzie chrupiące i upieczony, to można sobie wyobrazić, jaka to będzie wspaniała konsumpcja. Jakie to wszystko będzie zadowolone. To się kroi z masłem, z dżemem, coś tam się robi z tym? Proszę pana, na dzień dzisiejszy to nie ma tutaj jakiejś... Można to jeść ze wszystkim. Cokolwiek można coś dodać na wierzch od siebie, jakieś... Kiełbasę. Może być, cokolwiek. Prezes, ty mnie to zagadujesz, ja nie wiem. Dobra, i teraz o, przechodzimy do następnego wypieku bardzo wspaniałego. Zrobimy teraz naszą tradycyjną bułeczkę, tak? No. Oj, to będzie bułeczka. I sotę też tak sokulumy w koło, nie? O. Paluszkami dobrze wyrabiać. Tak to musi być. Ja wam powiem, drodzy panowie, nauczcie się tej techniki. Aczkolwiek, gdy będziecie swoje panie pieścić w łóżku w ten sposób, myślę, że na piwo dostaniecie co róż. Chłopie, ty żeś się napracował, idź nosę na piwko. Święto, prawda. To są tradycyjne bułki drykowane. Matko Bosko, ja nie mogę powiedzieć, o co to chodzi z tymi drykowanymi bułkami, nie? A to nic normalnego jak pół dupy na pół, tak? Albo cało na pół. I mamy tak, proszę państwa, wspaniałą bułeczkę. Wyrośnie, wyten, ojej, i masełeczkiem przeciągnąć. Normalnie super. Panie prezesie, sprzedawałem się w gresach takie? Pan prezes nie zaprzecza. Nie zaprzecza. Ja swoją karierę piekarską zacząłem właśnie w GS-ach, to wspomnianych. To jest moja macierzysta piekarnia, jestem z tego bardzo zadowolony. Szkoda, że prezes, my razem nie współpracowali. Ale jeszcze nic straconego. Nic straconego, porozmawiasz z Jurkiem, rozumiesz, i okej, Kanada, nie?
Dobra. Świętej pamięci Józia już nie ma, nie? Szkoda, hopa. Szkoda, hopa.